Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Drodzy czytelnicy, odkąd opublikowałam ten artykuł, przeczytało go 12 milionów ludzi. Został przetłumaczony na 15 języków, otrzymałam tysiące komentarzy od rodziców, nauczycieli i specjalistów. Przytłaczająca ilość odpowiedzi dowodzi, że ludzie na całym świecie podzielają moje obawy dotyczące dobrostanu dzieci i zmian w sposobie wychowywania i edukowania. Tak napisała na swoim blogu Victoria Proud, kanadyjska terapeutka zajęciowa współpracująca z dziećmi. Przez lata swojej działalności zawodowej obserwowała smutną tendencję obniżania kompetencji społecznych dzieci. Spadek aktywności społecznej, emocjonalnej i intelektualnej, a także gwałtowny wzrost ignorancji, nadpobudliwości i innych zaburzeń psychicznych. Dlaczego to się dzieje? Przedstawię Wam listę istotnych faktów, które właśnie wpływają na takie, a nie inne zachowania dzieci. Po pierwsze, wpływ technologii. Korzystanie z technologii, telewizor, tablet, smartfon stało się darmową opiekunką dziecięcą. Tak naprawdę nie zupełnie darmową. Płacimy układem nerwowym naszych dzieci, ich uwagą, brakiem umiejętności czekania na przyjemności. W porównaniu do rzeczywistości wirtualnej, życie codzienne jest nudne. Kiedy dzieci przychodzą na lekcje, napotykają głosy zwykłych ludzi zamiast ciągłej stymulacji wizualnej, eksplozji graficznych i efektów specjalnych, które oglądali na ekranach. Po fascynującym pobycie w rzeczywistości wirtualnej, przetwarzanie informacji na lekcji staje się zadaniem trudnym i nieosiągalnym. Ich mózgi przyzwyczajają się do wysokiego poziomu stymulacji, które zapewniają gry wideo. Niemożność przetworzenia niższych poziomów stymulacji upośledza gotowość dzieci do rozwiązywania problemów intelektualnych. Technologia tworzy również dystans emocjonalny dzieci od rodziny. Dzieci dostają wszystko, czego chcą i kiedy chcą. Zdolność do opóźniania przyjemności jest jednym z kluczowych czynników rozwojowych. Wszyscy mamy najlepsze intencje, aby uszczęśliwić nasze dzieci. Niestety sprawiamy, że są teraz szczęśliwi, ale w dłuższej perspektywie są nieszczęśliwi. Zdolność do odroczenia przyjemności oznacza zdolność do działania w warunkach stresu. Nasze dzieci stają się coraz mniej przygotowane do walki z codziennym życiem. Nawet niewielkie przeszkody stają się nie do pokonania i przytłaczają je zupełnie. Nieumiejętność odroczenia przyjemności często widać podczas zakupów w centrach handlowych, restauracjach i sklepach z zabawkami, gdy tylko dziecko usłyszy: nie. Rodzice wyszkolili mózg swojego dziecka, aby natychmiast otrzymał to, czego chce. Po trzecie, dzieci rządzą światem. Mój syn nie lubi warzyw. Nie lubi wcześnie chodzić do łóżka. Nie lubi śniadania. Nie lubi zabawek, ale doskonale radzi sobie ze swoim iPadem. Nie chce się ubierać sam. Nie chce jeść sama. Dzieci nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Jedzą słodycze, oglądają telewizję, grają na tabletach i chodzą spać po północy. Jakiego dobra im dostarczamy, dając im to, czego chcą? Bez właściwego jedzenia i snu nasze dzieci będą zmęczone w szkole, niespokojne i nieuważne. Ponadto otrzymują błędne przekonanie, że to, czego chcą, im się należy. Nie rozumieją pojęcia "musisz to zrobić". Niestety, aby osiągać cele w życiu, musimy robić to, co jest konieczne i nie zawsze robimy to, czego chcemy. Po czwarte, niekończąca się zabawa. Stworzyliśmy dla naszych dzieci sztuczny świat. Nie ma w nim nudy. Jest ciągła stymulacja. Zapewniamy atrakcje, kupujemy co chcą, byle stale je czymś zająć. One mają mieć swój świat zabawy, a my mamy swój dorosły świat. Dzieci nie pomagają już w kuchni, w praniu, nie robią z rodzicami zwyczajnych codziennych prac i czynności. To przecież nudy. Kiedy dzieci przychodzą do szkoły, mówią: nie mogę. To za trudne. I zbyt nudne. Ale to nie tylko niekończąca się zabawa rozwija dziecko, ono rozwija się głównie poprzez pracę. Po piąte, ograniczone interakcje społeczne. Wszyscy jesteśmy zajęci, więc dajemy naszym dzieciom gadżety, aby mogły czymś się zająć same. Dawniej dzieci bawiły się na zewnątrz, w przypadkowym naturalnym środowisku rozwijały swoje umiejętności społeczne. Niestety technologia zastąpiła podwórko. Dzieci nie potrzebują już rówieśników, mają ciekawsze atrakcje w świecie wirtualnym. Tyle, że w tym świecie nie nauczą się komunikować, rozwiązywać problemów w grupie, dogadywać, szukać kompromisów, kłócić i dochodzić do porozumienia,
negocjować, uwzględniać potrzeby członków grupy. A to cechy niezbędne do życia w społeczeństwie i osiąganiu sukcesów w życiu. Mózg, podobnie jak mięśnie, uczy się poprzez ćwiczenie. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko jeździło na rowerze, uczysz je umiejętności jazdy na rowerze. Jeśli chcesz, by twoje dziecko umiało czekać, musisz nauczyć je cierpliwości. Jeśli chcesz, by twoje dziecko nie miało problemów z komunikacją, powinieneś uczyć je umiejętności społecznych. A więc jak możemy temu wszystkiemu zapobiec? Victoria Proud znalazła rozwiązanie. Po pierwsze, ogranicz dziecku dostęp do technologii i zbliż się do swoich dzieci. Zaskocz je, uśmiechnij się, zostaw im notatkę w plecaku lub pod poduszką, cieszcie się wspólnym wyjściem na obiad po szkole, tańczcie razem, czołgajcie się razem, walczcie na poduszki, jadajcie wspólne posiłki, wieczorami grajcie w gry planszowe, zorganizuj wycieczki rowerowe, wieczorem wychodźcie na zewnątrz z latarką, podziwiać świat. Przypomnij sobie, czego najbardziej pragnąłeś jako dziecko i spełniaj te marzenia razem ze swoimi dziećmi. Po drugie, trenuj umiejętność odraczania przyjemności. Daj im szansę poczekać. Wyjaśnij dziecku, że nuda jest normalna, często w czasie nudy rodzą się najbardziej kreatywne pomysły. Stopniowo zwiększaj czas oczekiwania między chce a dostaje. Unikaj używania smartfonów w samochodach i restauracjach, zamiast tego naucz dziecko czekać i rozmawiać. Po trzecie, nie bój się ustalać granic. Dzieci potrzebują ograniczeń, aby dorastać szczęśliwymi i zdrowymi. Planuj posiłki, sen, czas na technologiczne gadżety. Pomyśl o tym, co jest dla nich dobre, a nie o tym, czego akurat chcą lub nie chcą. Jeszcze ci za to podziękują. Wychowywanie dzieci to ciężka praca. Każ dzieciom robić to, co jest dla nich dobre, ponieważ przez większość życia będą miały pełne przeciwieństwo tego, czego chcą. Dzieci muszą jeść zdrowe śniadanie. Muszą spędzać czas na świeżym powietrzu i kłaść się spać przed 21. Po czwarte, ucz swoje dziecko od samego początku wykonywania monotonnych zajęć. Sprzątania zabawek. Wieszania ubrań. Rozpakowywania zakupów. Nakrywania do stołu. Gotowania obiadów. Mycia naczyń. Ścielenia łóżka. Bądź kreatywny. Dodaj element gry, aby sprawić, że to będą czynności pozytywne. Po piąte, kultywuj umiejętności społeczne. Naucz dzieci wykonywać czynności po kolei. Naucz je dzielić się z innymi. Chwalić i doceniać innych. Mówić proszę i dziękuję. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy jako terapeuta zajęciowy, Victoria Proud może powiedzieć z pełnym przekonaniem: dzieci zmieniają się, gdy ich rodzice zmieniają swoje spojrzenie na rodzicielstwo. A tym samym przygotowujemy swoje dzieci do wejścia w dorosłe życie, bez zbędnego stresu i zmiany rzeczywistości. Jeżeli ci się spodobał ten film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępnij go znajomym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowej żywności oraz poradach dotyczących jedzenia i urody, zasubskrybuj nasz kanał. Życzymy ci wspaniałego i zdrowego dnia.